Lions of the North już jutro będzie miało o 18 swoją premierę, a ja już dziś mogę wam zaprezentować odcinek Zakonu Krzyżackiego, którym zdecyduję o jego przyszłości i zamierzam odpowiedzieć na zew stepów. No, witam imperialistów, tutaj Lukas. Jako Zakon Krzyżacki nie mamy łatwej sytuacji, mamy dwóch potężnych przeciwników, Polskę oraz Litwę, a może i za chwilę jednego super przeciwnika, zobaczymy. Za to pojawił nam się nowy sąsiad na północ od nas, Gotlandia. Dostaliśmy też gigantyczne drzewko misji, a w zasadzie to trzy drzewka w jednym, bo w zależności od naszych decyzji podejmowanych w grze, te znaki zapytania odpowiednio się zmienią. Chyba w Hearts of Iron 4 teraz tak to działa. Jedyne co jest niezmienne, no to oczywiście pokonanie Polski. Swoją drogą tych zmian, które zachodzą w tym patchu jest po prostu mnóstwo. Dajcie mi znać, czy wam przygotować takie omówienie na przyszły tydzień, a może chcecie, nie wiem, jutro streama. Dajcie mi znać w komentarzu. Nasza początkowa forma rządów to zakon. Dalej jednak wszystko się pozmieniało i w ramach rozgrywki będę po kolei wam to omawiał. Bo przejdźmy do ustanowienia naszych rywali. Na pewno nim będzie Polska, Litwa oraz Szczecin. Polskę nawet obraźmy na arenie międzynarodowej, no bo zyskamy w oczach Czechów i Węgrów. Mamy całkiem niezłą ekonomię, więc zatrudnimy doradców od produkcji, zdecydowanie dyplomatycznego oraz dwojga złego, wolę, żeby mi forty dłużej wytrzymały. Dzięki naszemu doradcy łapiemy od razu sojusz z Węgrami, a potem może się też i uda z Czechami. Mamy długi okres spokoju z Zakonem Krzyżackim i też wiem, że przez 10 lat nie będziemy tak naprawdę toczyli wojny, dlatego zmniejszam utrzymanie armii, wyłączam forty. Z floty wydzielam okręty transportowe, które wszystkie sprzedam okolicznym państwom. Mówię, że będziemy mieli długi pokój, bo wiem, że zbliża się Pruska Konfederacja, która jest w formie kryzysu obecnie i szczerze mówiąc chcemy temu zapobiec. Dlatego może was to zdziwić, ale kiedy przejdziemy do Stanów, nie wydaje na punkty Monarchy Points. Poczekamy te 6 lat, aż poradzimy sobie z Konfederacją. Ogólnie jeżeli idzie o Stany, radzę przejrzeć wszystkie po kolei, bo zaszło naprawdę sporo zmian w niektórych wypadkach, nawet u przywilejów, które wcześniej znaliśmy. Poza tym niektóre reformy rządowe wpływają na koszty przywilejów. Nie wiem jak dla was, dla mnie zmiana na duży plus. Ale po kolei. U kleru na 100% biorę. Tańszych doradców, religijnych dyplomatów, przyda nam się to. U szlachty, nasi doradcy, supremacja oraz mocno zastanowię się nad tymi dwoma przywilejami, ale jeżeli je będę brał, to o tym powiem. U mieszczan, tutaj wezmę najwięcej. Tańsi doradcy, okręty handlowe, które nam się szybko przydadzą. W końcu mamy duży udział na Bałtyku i trzeba sobie dopomagać. Prestiż, na którym mi bardzo zależy. A, i zauważyliście to pewnie, teraz możemy brać 6 przywilejów zamiast 4. Ziemi nie sprzedajemy, tylko i wyłącznie odbieramy i teraz powiem wam, nie chcecie schodzić poniżej 30%. Nigdy, bo jeżeli macie, bardzo często zdarzają się rewolty danych stanów. Nie tylko w momencie odebrania ziemi. Misje i agendę, trzymajcie kciuki, żeby był papież. No i go nie ma, a szkoda, przydałby się, bardzo byłby znaczący. Pójdziemy w Deving. Po odpauzowaniu od razu mamy do wyboru następcę naszego tronu i dałbym głowę, że mieliśmy widzieć te statystyki władców. No nic, no to nadal jest to mega losowe. Bardzo mi zależy na wpływach papieskich, dlatego biorę legata papieskiego. Heinrich, możesz być! A, i wydzielmy małą armię. Nasz obecny wielki mistrz zakonny niech najlepiej zginie nam jak najszybciej, więc zapraszamy go do trenowania wojska. Bo nasz wielki mistrz zakonny Konrad nie jest najlepszym władcą. Mogę nadal brać sojusz z Czechami, więc lecimy. Chcemy też mieć sojusz z Livonian Orderem, ponieważ mamy pewną misję do wykonania, w wyniku której mogą stać się naszym wasalem. Dyplomatów wysyłamy do poprawiania relacji z Węgrami, żeby nie zerwały sojuszu oraz właśnie z zakonem inflanckim. A, tylko kretynie, sprzedałbyś te statki wcześniej. Cyk, cyk, cyk. Here comes the money. Zarobione pieniążki wpłaćmy do kurii na zbożny cel. Sytuacja Zakonu Krzyżackiego. Zakon Krzyżacki, zakon szlachetnych niemieckich rycerzy, został założony na bałtyckim wybrzeżu w celu chrystianizacji lokalnych plemion. Misja ta została jednak wykonana dekady temu. Przez ostatnie 40 lat zakon jednak wciąż wplątywał się w kolejne konflikty z Polską i jej sojusznikami. Zakon jest na rozdrożu. Jeżeli zdoła pokonać Polskę, będzie mógł wkroczyć na nową ścieżkę. W skrócie, każdy kraj dostał wprowadzenie opisujące jego historyczne położenie oraz krótki opis alternatywnej historii, jaką może tutaj rozegrać.
O nie! Polska wybrała samodzielność. No to teraz czas zdecydować o naszej przyszłości z zakonem inflanckim. Tylko taka mała podpowiedź. Zanim to klikniecie, postarajcie się zwiększyć jak najbardziej waszą dyplomatyczną reputację. Im ona jest większa, tym większe szanse, że stanie się Livonia waszym wasalem. Więc wiadomo, doradca, a może i legat papieski. To nie ryzykuje, ten się nie bawi. Zakon krzyżacki oraz zakon inflanski są bardzo do siebie podobne w strukturze oraz w celu. Jednakże istnieje jedna krytyczna różnica pomiędzy nami. My mamy silną ekonomię i zwycięstwa do pokazania. Z drugiej strony zakon inflanski musi być prowadzony do zwycięstwa przez nas, tak jak miało to miejsce w bitwie o Ice w 1242 roku. Dlatego spróbuję przekonać mistrza zakonu, żeby oddał nam władzę. Co? Bingo! No i właśnie dostaliśmy potężnego wasala. Raczej nie chcemy z niego robić marchi. Od razu też klikamy kolejną misję. Bonus do regeneracji naszych zasobów ludzkich jest mały, ale tradycja armii niech nam sobie spokojnie rośnie. To teraz zajmijmy się naszymi relacjami z cesarzem. W międzyczasie tłumie bunty na Livonii. Pięknie. Czas zorganizować turniej. Dostajemy za ten turniej naprawdę niezłe bonusy. Jak Węgrów udopruchaliśmy, to teraz zajmijmy się papieżem. No to cesarz przekonany, moglibyśmy już podjąć pewną decyzję, ale z nią jeszcze warto jest poczekać przynajmniej 7 lat. Z obecnymi sojuszami Polska nas i tak nie zaatakuje. Gdybyśmy mieli jakieś słabsze, no to wtedy moglibyśmy szukać imperialnej protekcji. Livonia jest bardzo lojalnym wasalem, dlatego możemy zażądać od niej przekazanie nam całego swojego handlu. Zawsze to trochę większe udziały. Dania właśnie toczy swoją wojnę o dominację nad Szwecją, a Litwa jest teraz zajęta. No i zbliża się kryzys. Wielkimi krokami. Mamy 2 lata. Dlatego nawet się nie zastanawiam. Zabierajmy ziemię, tłummy bunty, dzięki czemu rozwiązujemy problem pruskiej konfederacji. Ale gdybyście tego nie zrobili, to sam jego wybuch nie powoduje, że od razu upadacie, ale żeby się go pozbyć, musicie odpalić Conceit of the Prussia Confederation, co daje gigantyczną autonomię. Jeżeli tego przywileju nie odpalicie, no to już wiecie, co się wydarzy. Gdańsk się uwolni. Więc tak, zdecydowanie wolę to kliknąć. Dzięki czemu mam święty spokój i mogę teraz rozdać punkty Monarchy Points każdego jednego rodzaju. Łapę sojusz z papieżem jest dla nas bardzo istotny, bo dzięki temu bardzo zwiększamy nasz wpływ punktów papieskich. I tak samo, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wydarzenie, które zwiększa wpływy papieskie, bierzcie je. Mi niestety na razie się nic nie trafiło. Pierwsza reforma rządowa drugiego poziomu. I tutaj w zasadzie pierwsze 4 to są takie, które dobrze znamy. Zmiany zaszły dopiero w tych kolejnych 3, chociaż nie są może za mocne. Dla mnie myślę, że najlepsze będzie obecnie wzięcie dodatkowego handlarza. No dzięki temu mamy prawie 50% siły handlu na Bałtyku. Pieniążki robią brr. O, właśnie o takim czymś mówiłem, że się będzie wydarzało, kiedy dany stan was nie lubi. Poza tym muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy zawsze wysokie devotion zwiększało przyrost naszych reform? Bo nie pamiętam tego. O tak, na to liczyłem. A to oznacza, że jestem gotowy do wojny z Polską znacznie szybciej niż myślałem. Pogadajmy z cesarzem, imperium i zakon krzyżacki. Relacje pomiędzy zakonem krzyżackim a świętym cesarstwem rzymskim były zawsze w najlepszym razie powierzchowne. Jednak rosnące zagrożenie ze strony Królestwa Polskiego wymuszają na zakonie poszukania imperialnej protekcji. Teraz jako zakon możemy dołączyć do cesarstwa, ale na bardzo specyficznych warunkach. Mianowicie do momentu utworzenia Prus cesarz będzie bronił wszystkie kraje w Holy Roman Empire przed nami. Ja osobiście wolę odrzucić tą ofertę i dostać spore bonusy militarne. Ścieżkę z dołączeniem myślę, że zrobimy, kiedy, nie wiem, pójdziemy drogą Prus albo Prus królewskich. Wpływy papieskie wydajmy na błogosławieństwo dla naszego władcy. Dodatkowe 10% morali. O, nawet mam doradcę. Zatrzymam też litewską kompanię. Ma całkiem niezłego generała. Rozbudowujemy naszą armię, dostajemy niesamowicie mocne bonusy. Polska na pewno będzie nas oblegała, więc odpalmy edykty, które możemy. I chyba kasy nam starczy. Jeśli nie, no to pamiętajcie o tanich pożyczkach. W sumie dobre miejsce na reklamę jakiegoś prowidenta, nie? Albo tanich kluczy do gier na niebie. Pamiętajcie, linki w opisie i serdecznie wam polecam ten sklep.
Ryga jest sojusznikiem. Zdecydowanie Poznań będzie naszym głównym celem. Wzywamy sojuszników, duża przewaga liczebna, raczej damy radę i atakujemy znienacka. Nikt się nie spodziewał naszej hordy. Oh my god, ja ich totalnie anihilowałem. Rygę zostawmy wasalowi, niech to oblega. To teraz forty już totalnie nie działają? Lol, what the fuck? Co tu się dzieje? Czemu ja tu przejść mogę? Uderzenie rozpoczynam od zajęcia naszych roszczeń. Poznań padł i pierwsza bitwa, obym zdążył. Gigantyczna nasza przewaga jakościowa. Bum, bum, bum. I po Polsce. Dosłownie. No to zajmijmy się teraz wyjęciem sojusznika z wojny. I powiem szczerze, chyba zrobiłem lekki overkill na Polsce. Ojojoj, Szwecja się uwolniła. Ryga leci do Liwonii, a Kujawy i Wielkopolska do zakonu. W sumie pierwszy rozwiór Polski. 1455. Niekoloryzowane. Po pokonaniu Polski musimy zdecydować o naszej przyszłości. Możemy pójść drogą utworzenia Królestwa Pruskiego albo kontynuacji naszej misji, tym razem przeciwko heretykom. Tak, druga opcja prowadzi nas do utworzenia Świętej Hordy po jakimś czasie. No i teraz nasza droga jest już totalnie jasna. Dajmy duchownym troszeczkę przywilejów, co nam usankcjonuje nasze podboje w kierunku Nowogrodu, który jak nigdy ma sojusz z Litwą. Okej, wojna o Burgundię? A kiedy ona wpadła pod Francję? W sumie przy okazji możemy też zobaczyć liwońskie drzewko, które też jest niestety dość tajemnicze. Rozbudujmy naszą flotę, ale tylko i wyłącznie o statki handlowe, raczej nie będziemy potrzebowali galer. Zdecydowanie nie chcemy mieć polską kulturę jako akceptowalną. No to co? Czas na większe podatki, nie? A wiadomo, jak pieniądze, to do papieża. Od razu zatrudniam pana inkwizytora i go ulepszam przynajmniej do drugiego poziomu i powiem szczerze, od razu atakuję Nowogród przy pomocy Czechów. Tylko musimy teraz szybko Litwę wyjąć z tej wojny, bo jak nie, to nas raczej zaora. Ci Polacy, tylko wojnę wypowiedziałem i już mi robią roboty na tyłach. Obrońmy nasze fortece, żeby nie padły. Wykorzystajmy naszą przewagę w moralkach. Ale że Wilno tak szybko padło? Nie będę narzekał. Czy mi się zdaje, czy zmienił nam się wygląd jednostek? Nie będzie Litwin przejmował moich zamków. Corpet siege. Albo i nie? Trzeci poziom. No i tutaj muszę przyznać, jest kilka ciekawych reform i osobiście pójdę na razie w tańszych doradców, bo najbardziej na tym skorzystam. Podejście drugie do szybkiego zajęcia Litwy. No i się udało. Totalna anihilacja tej armii. Chciałbym wam pokazać, ale co chwilę mi coś wyskakuje na ekranie. Jako, że kończą nam się już ochotnicy do wojska, to weźmy zasoby ludzkie z religii. Biorę wszystko, co było wartościowe w Nowogrodzie. Koalicja. Ej, kryształy zawsze były w Gdańsku. Dałbym głowę, że tutaj było zboże. Tak, zdecydowanie podbiłem Nowogród. Tą misję jak zwykle na 11 poziomie technologii dopiero radzę klikać. Wybór idei. Powiem szczerze, że skoro wiem, co nas tutaj czeka, chciałoby się zagrać pod build pod kawalerię. Ale tak się składa, że do jednej z dalszych misji potrzebujemy albo religijnych, albo divine ideas. Zdaje mi się, że religijne zostały troszeczkę wzmocnione, więc je wezmę jako pierwsze. Wiem, jest zasada, nie bierze się pierwszych administracyjnych, ale tym razem zrobię wyjątek, bo mam ich duży przyrost, a w sumie go jeszcze zwiększę. A jeszcze tak, by the way, jak zwykle save z tej kampanii leci na Discorda dla wspierających, więc zachęcam do wspierania, do dołączenia do naszego Discorda, jeżeli chcecie podyskutować na temat kampanii, na temat, chcecie zobaczyć, jak ona dokładnie wyglądała, polecam, zawsze możecie mnie wesprzeć, będę wdzięczny. Czwarte reformy i powiem wam szczerze, one są mega mocne. Gdybym miał więcej kardynałów, bez dwóch zdań brałbym to rozwinięcie, no ale ich nie mam, ale inne rozwinięcia też są mega ciekawe, naprawdę mocne. Nie wiem, wezmę bonus do taxa, tak, robimy tax meta. Dużo podbiłem, no ale będziemy mieli krótki okres spokoju, muszę nadrobić religijne idee. Jak zwykle w formie. Nie będę narzekał. Pierwszy raz buduję aż tyle kościołów. To jest niesamowite, bo to naprawdę działa. Daje mi dodatkową stabilność w danej prowincji. Zwiększa income. Mega mocne. 240% do taksów. Wow. Wypowiadają wojnę Polsce, ale to tylko o pieniążki. A tych potrzebuję do rozwinięcia naszych centrów handlowych. Pierwsze rozwinięcie to zdecydowanie agresywna ekspansja. Dobra. Odpalamy złotą erę. Tu się chyba nic nie zmieniło. Ale że co? Naprawdę tak działa? Zobaczmy. Jakie to mocne. Dostałem po 100 punktów każdego rodzaju. Jakie to mocne. Jako zakon dostaję 15 wpływów papieskich rocznie.
mega dużo. Tylko nie wiem skąd. Ta matma paradoksu jest dziwna. Albo i nie. Piąty tier i powiem wam, że znowu, jak to przeglądam, to każdy jeden wydaje mi się mega, mega mocny. Wydaje mi się, że obecnie to działa tak, że możemy zdecydować, po co chcemy zrobić kraj w danym momencie i co nam najbardziej pomoże. I myślę, że zrobienie teraz One Tag Culture to będzie naprawdę łatwa robota. Zobaczcie tutaj to rozwinięcie. Ja osobiście pójdę w Monastic Brewery, zwiększa to produkcję dóbr. Ewentualnie ta korupcja też może nam się przydać. Zwłaszcza jak wreszcie ruszymy z moimi podbojami ku wschodowi. Druga idea, i tutaj szczerze mówiąc mamy gros możliwości. Najlepiej byśmy wyszli na handlowych i potem na przykład na trzecie ilościowe. To jest nadal najmocniejsze kombo. Jak chcemy szybko podbijać, to dyplomatyczne. A ja pójdę chyba w jakościowe dla lepszej armii. Zawsze dodatkowe morale i szybkość oblężeń. Nie ukrywam, te wydarzenia Zakonu Krzyżackiego są naprawdę ciekawe. Dają niezłe bonusy. Jednocześnie zdobyliśmy doświadczenie bitewne na naszych własnych obywatelach. I do końca gry dostajemy Army Tradition? No dobra, to był naprawdę niezły wybór. Oh yeah, zrobione. Czas zdobyć Moskwę, ale z Cassius Belli show superiority. Aha, trochę nie zwróciłem uwagi, ile wojska ma Moskwa. Ups, no to chyba będę się bronił na moich fortach, dopóki tej armii nie zmniejszymy. Okej, to zakładamy szpital. Ej, ale chyba poprawili AI, bo zobaczcie, jak pięknie przyjęli pozycje obronne. Hehe, dorwiwy Rosjan, mamy ich? Pięknie! I kolejna armia, chyba do rozbicia. Oh my god, coż za rzeźnie tu robimy tym Zakonem Krzyżackim. A nie mam jeszcze aż tak dobrej armii, żeby robić taką rzeźnię, ale ja ją robię! 6 tysięcy wojska zostało Rosjanom. Ja wam dam okupować moje prowincje, ja wam dam! Dość sporo tej Rosji biorę. W sumie to Moskwy. Jakie straty im zadałem! Ruszamy dalej z naszą misją i... nie ukrywam, przydałoby nam się... mieć bonus do militarnych. No ale trudno. Korzystam z tego, że przed chwilą wszedł mi na tron mój następca i teraz rządzi. Więc lecimy i musimy nawrócić 75 prowincji. To w sumie nawet dość sporo. Upadek trzeciego Rzymu. Co może się tutaj złego stać? I powiem szczerze, że kulturę moskiewską wolę mieć jako akceptowalną, mimo tych kar, a dzięki temu mogę korzystać z tego monumentu. Ej, chwila, monumenty! Ten się nie zmienił. Na Litwie dostaliśmy nowy. Na Gotlandii też jest coś nowego. Newa ma to samo. Czy w paradoksie się dobrze czują? Nie mogę się doczekać, aż zagrę Szwecją. Okej, czyli co, Dania z tym monumentem niszczy brytyjską flotę? Albo Brytania, jak zdobędzie ten monument? Zdobycie Moskwy dało mi roszczenia terytorialne do całego regionu. Kolejna reforma jest jakaś taka najmniej użyteczna. Mogę pójść w monarchię, republikę. Po co mnie to? Po co mi tolerancja innowierców? To bierzemy absolutyzm. Szybka wojna z Litwą, w której zdobywamy dużo jej terytoriów. A ja jeszcze za zdobyczny hajs robię to, co teraz mi się będą lubiły najbardziej. Nie kasuję kościołów i dosłownie wszędzie buduję sądy. Już nie musimy nic kasować, one mają są dodatkowym slotem do każdej prowincji, więc możemy je spamić wszędzie. Wyjebista sprawa. W międzyczasie też skończyłem rozwijać nasze prowincje, o dziwo, głównie za punkty dyplomatyczne oraz administracyjne. Mamy tyle bonusów do Tax Incoma jako Zakon Krzyżacki, że po prostu sobie to testuję. Czemu tak szybko mi się tu kolonializm wprowadza? No poprawmy nasze relacje, mniejsza będzie koalicja w przyszłości. Oh shit, here we go again. No jakościowo to po prostu miaszczymy Moskali. Gdzie to wojsko? No to chyba czas na macuszki, prawda? Ta wojna była mega szybka. Kolejne reformy i również są mega, mega ciekawe, ale bardzo pod handel jednak nastawione. Economic matters, no może dlatego tak to jest zrobione. I powiem szczerze, ja pójdę w to, bo to jest mega przyszłościowe dla nas, zwłaszcza jak będziemy hordą. O, Litwa się zmniejszyła, jak to się stało? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co tutaj mogło się wydarzyć. Kurzamy trochę cesarza, a to dlatego, że chcę przenieść moją stolicę do zachodniej Europy, żebym w wschodniej Europie mógł wreszcie robić trade company. Hehehe, no to przejęliśmy. I w sumie... krucjata na Osmana? Polska już pozostaje tylko i wyłącznie w Lublinie. Nie no, co mi ta Polska zrobiła? Nie! Zdecydowanie od Moskwy potrzebuję więcej stepów. A, ja już mam misję z podbicia Polski. Reformy naszej armii niesamowicie mocna. Zobaczcie, jeszcze więcej Army Tradition. Ohoho, przegiąłem. Polsce zmieniamy religię koniecznie. Dzięki temu pozbywamy się centrum reformacji. What the fuck? 4000 golda? I teraz tak każdy kraj dostaje, czy tylko ja? Pożycz od mieszczan. I tak jestem na minusie. Równiny Rusi, nie mylić z Rosją, to nie to samo. I powiem szczerze,
Nasze zwycięstwa nad Polską i Litwą prowadzą do sformowania zakonu krzyżowców. Crusader Order, niesamowite dodatkowa siła misjonarzy, dyscyplina i tradycja armii z bitew. I jednocześnie reformujemy naszą armię, żeby bardziej się nadawała do stepów. Niesamowicie mocne bonusy, ale to oczywiście jeszcze nie koniec tej reformy. Jesteśmy już bardzo blisko utworzenia Crusader of the Steps. Muszę przyznać, że nawet bardzo bogatych Crusader of the Steps. Ale powiem wam szczerze, że granie zakonem krzyżackim obecnie jest o wiele bardziej przyjemne. Albo mi się zdaje, albo to jest kolejna reforma, która zmniejsza koszty zmiany kultury. A to teraz One Culture, One Fate bardzo na propsie. Ale ja idę w to Pursuit of Knowledge, bo da mi to możliwość podglądania wreszcie moich następców. W końcu ile razy można tak wciskać Alt F4, nie? Masakra, ta Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, dwie Sycylie powstały. Ej, ładnie te kraje blobują. 6 misjonarzy w erze reformacji, no ja nie mogę. A moglibyśmy mieć jeszcze jednego. Jak nie więcej, bo monumentów nie sprawdzałem. Tak samo, 16 siły nawracania, a to nie jest maksimum. Polska znika, Lublin 37 punktów dewa. Wow! I również Litwa znika. Ale za to mamy już dużo ładniejszy napis. I do tego coraz bliżej wezwania przez stepy informowania naszej świętej hordy. Stworzyliśmy potężny zakon, to może chcecie zobaczyć, jak tworzę potężną Macedonię. Ma ona unikalną formę rządów, przypominająca pruską i bardzo potężne armie.